Dzień dobry, witam Was wodniki. W czytaniu na nadchodzący tydzień od 14 października zapraszam na rozkład co w pracy, co z pracą, co w związkach, co z tą miłością, a na koniec karta anielska. Co zauważają karty anielskie, aniołowie, że moglibyście przysiąść do tego, zastanowić się nad tym, czy przepracować, lub po prostu zwrócić na to uwagę w przyszłości. Pokażcie proszę karty prawdziwe. Szczery przekaz dla wodników. Na nadchodzący tydzień od 14 października. Wodniki w tym czasie. Dobrze. Wodniki w pracy. Wodniki w związkach. Wodniki poszukujące pracy. I wodniki poszukujące związku i miłości. A na spodzie macie siódemkę pentakli. Czas powolnego wzrostu i cierpliwości dużej. Aniołek do wszystkiego. Karta w tle odnosi się do każdej sfery, na którą wylosowałam kartę. Aniołowie, pokażcie, co powinny wiedzieć jeszcze wodniki na ten tydzień od 14 października. Proszę o prawdziwy, szczery przekaz dla wodników na ten czas. Dla Was jest anioł dobrobytu, pieniądze, stabilizacja, zabezpieczenie. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, jak dysponujesz pieniędzmi, czy nie destabilizuje się Twoja sytuacja majątkowa, że może właśnie ten tydzień będzie w skupieniu na rachunkach, rozliczeniach, na pieniądzach i na tym fundamencie życia, którym jednak są pieniądze zabezpieczające nam chleb, zabezpieczające Wam mieszkanie, światło, prąd, wodę. Anioł wspiera przy naprawczych takich sytuacjach związanych z pieniędzmi. Zapewnia zabezpieczenie, stabilizację. Może też podkreśla, że niepotrzebnie na wyrost się martwisz o to. Jeśli chodzi o pracę, macie tutaj czwórkę mieczy. Czas może nieobecności z powodu choroby lub jakiejś rekonwalescencji, leczenia. Czas też, który mówi o tym, że pewne rzeczy muszą toczyć się takim trybem, a nie innym i musisz sobie na pewne rzeczy poczekać, co także tutaj podkreśla karta siódemki pentakli. Pewne rzeczy zapoczątkowane będą musiały mieć swój czas. I tu jest bardziej takie wstrzymanie się od działań. Czekasz bardziej na możliwość dalszego ruchu. Jeśli chodzi o osoby poszukujące aktywnie pracy, to co się zapoczątkowało, może przynieść nową pracę i dogadanie. To są karty w tle czytania, na spodzie talii. Karta sprawiedliwości mówi o możliwości podpisania już umowy, ale mówię tutaj wyłącznie o tych z Was, którzy szukali pracy, bo ci, którzy dopiero zaczynacie, kochane wodniki, to musicie sobie rozplanować. Musicie pomalutku, właśnie tymi małymi krokami, szukać dla siebie pracy, przy okazji też czegoś się uczyć. A będzie na pewno dobrze. Musicie mieć plan i działać. Jeśli chodzi o związki, jest karta rydwa na podróży, sprawy związane z samochodami. Też jest taka potrzeba partnerstwa, patrzenie na siebie równo, żeby tutaj jedno nie przerastało drugiego. Niektóre relacje mogą pewnych rzeczy nie przetrwać z powodu może bierności. Będzie trzeba się wiele w tej relacji nauczyć. Ktoś też może nie chcieć się dostosowywać ciągle do relacji i będzie po prostu rozjazd w związkach niektórych i rozejścia. Jeśli to oczywiście czujecie. Karta umiarkowanie dla tych z Was, którzy jesteście wolni i szukacie związku. Raczej jest Wam wygodnie na ten moment tak jak jest i nie podejmując żadnych działań, raczej nic się ciekawego i nowego nie wydarzy. Nie ma zmian, jest karta po prostu umiarkowania. Bardziej może chcecie mieć spokój i nie angażujecie się zbyt mocno w te sprawy i te tematy wodniki w tym tygodniu. Takie energie, takie możliwości. Pamiętajcie, że karty to nie są wyrocznie. Bierzcie to, co z Wami rezonuje, co Wam pomaga, co Was wspiera. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa.